For more than two centuries, the United States Marine Corps has fought for freedom. But their infamy, their legend, was forged during the hell of World War II. Triumph cannot exist without hardship. And the price of victory is paid in the blood of men. Faith, courage, and sacrifice paved their road. And that long journey began in the early hours of December 7th. 1941. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanowni Państwa w kolejnym filmie na kanale. I tym razem jesteśmy w grze Medal of Honor Pacific Assault i zajmiemy się dzisiaj omówieniem tego, co się działo i jak wyglądała bitwa o Midway ukazana właśnie w tej grze. Przepraszam, nie o Midway, atak na Pearl Harbor. Także pierwsza w zasadzie bitwa mająca miejsce na Pacyfiku i od tego zaczęła się II wojna światowa w tymże rejonie oraz pełnoprawny udział Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. Przypomnijmy sobie, że ta wersja Medal of Honor, czyli Pacific Assault, to jest gra dosyć stara i to dokładnie widać na tym, co wam tutaj prezentuję. To jest na moim komputerze, wszystko poustawione jest na maksa, także no, wspomnienia z tej gry były nieco inne. Wiem, że ta gra wyszła jakiś czas po premierze filmu Pearl Harbor i kilka scen, które będziemy tutaj sobie oglądać w tej misji, są żywcem wyjęte z filmu i pewnie będziecie widzieli, które to są sceny. Ja tam już nie będę się tutaj rozdrabniał, żeby ciąć to na kawałki i porównywać ze scenami z filmu. Także będziemy sobie tutaj po prostu grali i mówili, jak to tutaj sytuacja wyglądała. W tym krótkim wstępie, gdzie pokazane były okręty japońskie, mieliśmy bodajże Kagę, bo Kaga brała udział właśnie w tym ataku. Były tam też inne lotniskowce. Wyglądało na to, że Hiryu był też widoczny i był widoczny jeden z krążowników. Coś wyglądało typu Aoba, ale niestety nie mam tutaj za bardzo uściślone, jakie okręty brały udział, jeżeli chodzi o eskorty lotniskowców. Wiemy dokładnie, które lotniskowce japońskie brały udział w ataku, ale niestety nie ma informacji co do konkretnych okrętów pozostałych klas. Na początku mamy tutaj objazd bazy, drobne rozmowy z ludźmi, których spotykamy, a to jakaś tam panienka sobie tam flirtuje, a to tutaj widzicie, że jacyś chyba mechanicy, bo tacy ufajdani. No i tu już zaczyna się główna akcja całego wydarzenia. Pojawiają się pierwsze myśliwce. I szanowni Państwo, tutaj na Wikipedii przynajmniej mamy informację o tym, że siły japońskie straciły 29 samolotów, przy czym to są samoloty zniszczone. A jeżeli będziemy sobie patrzeć, jak ten przebieg tutaj rozgrywki wygląda, to powiem szczerze, że zestrzeliwujemy tych samolotów niesamowicie dużo. Nie liczyłem ich, ile tych samolotów spadnie, ale było ich naprawdę całkiem sporo. Nie będę się tutaj nad tą grą rozwodził dużo bardziej, po prostu zajmiemy się tylko pierwszą misją i potem będziemy sobie już przechodzić może do innych gier, innych jakichś tam ważnych wydarzeń historycznych, bo no, widzę, że sam Wowsik to tutaj już powoli zaczyna przemierać na tym kanale. Tutaj mamy piękne sceny właśnie porównywalne do tego, co było w filmie, latanie tymi myśliwcami i strzelanie do żołnierzy znajdujących się na wybrzeżu, na nabrzeżu bardziej.
i będziemy biegli do Kutra bodajże, to kuter torpedowy chyba będzie, nie pamiętam dokładnie, nie sprawdzałem jaka to jest klasa, ale już mniejsza o to, to jest jednostka dosyć marginalna w całym tym zdarzeniu. Nie ma tutaj elementu walki myśliwcami, bo tam w filmie dwóch głównych bohaterów siada do myśliwców, jednak podejmuje jakąś tam walkę powietrzną z siłami japońskimi. A tutaj zajmiemy się tym, co działo się z powierzchni wody. Jest też etap tutaj, w którym szukamy rannych żołnierzy w uszkodzonym okręcie. To jest chyba najnudniejsza część tego, ale powiem szczerze, patrząc na to z perspektywy tylu lat, kiedy ta gra wyszła właśnie w 2004 roku, no to wspominam ją zupełnie inaczej. Wyglądało to, wydaje się, lepiej, ale teraz mamy porównanie do nowych gier, które naprawdę, no jeżeli chodzi o warstwę graficzną, to szokują wręcz realizmem grafiki. A tutaj no nie wygląda to zbyt jakoś fenomenalnie, także widzicie, że odruchy takie, żeby wcisnąć shift, żeby biegać, także to już takie próby przyspieszenia sytuacji. I tutaj będziemy wskakiwać sobie właśnie na taki okręt. No kuter, chyba kuter torpedowy. I będziemy sobie strzelać teraz do samolotów nadlatujących z różnych kierunków z pokładu tegoże pojazdu. Będzie tutaj również odwzorowana idealnie 1:1 praktycznie scena z filmu, gdzie jeden z pancerników przechyla się na bok, a my jesteśmy pomiędzy dwoma pancernikami i tam szlifujemy obrótę drugiego, żeby nie zostać zgnieceni. Próbujemy z tego przesmyku wypłynąć, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, ile tych samolotów będzie tutaj spadać. Już chyba ze 3 czy 4 zestrzeliłem, biegnąc tam po tym nabrzeżu. Tutaj cały czas próbujemy do tych samolotów jeszcze z pokładu Kutra. I powiem szczerze, tutaj ten realizm mógłby być troszeczkę bardziej podkręcony. No wiadomo, że to jest stara gra i nie oczekuje tutaj zbyt wiele, ale dosyć łatwo jest ten samolot zniszczyć, przy czym wydawałoby się, że no to nie jest jakiś mały kaliber tutaj, nie są to, nie jest to słabe uzbrojenie, ale jednak przydałoby się, żeby więcej tych pocisków było wymagane, żeby ten samolot zniszczyć. Wtedy zestrzelenie samolotu byłoby większą frajdą, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że aż tyle byśmy ich nie natłukli. Bo widzicie, że tak jak podają źródła, przynajmniej Wikipedia podaje, że Japonia straciła te 29 samolotów, to myślę, że w tym krótkim prologu ja ich więcej zestrzeliłem, ale oczywiście jest to shooter wojenny, a nie jakiś tam zawzięty symulator, także nie ma co się spodziewać nie wiadomo jakiego realizmu. Popatrzymy sobie też, jakie okręty będą tutaj widoczne, jeżeli chodzi o pancerniki. Tutaj widzicie, że podpływam już do pierwszego z nich. Mamy tu 4 pancerniki. Wygląda to na Arizonę, powiem szczerze. Nie wiem, czy Arizona tam była. Jeszcze zerknijmy sobie dokładnie, jakie okręty amerykańskie były. Tak, była Arizona, Kalifornia z pancerników. Co tam było jeszcze? Oklahoma, Pensylwania, Tennessee i Utah. A i West Virginia jeszcze tam się znajdowała. I w zasadzie po tym ataku większość okrętów, które zostały albo zniszczone, albo nawet zatopione w czasie tego ataku, zostały potem przez Amerykanów naprawione i ponownie wcielone do służby. Jedynym wyjątkiem jest USS Arizona, która została trafiona 7 bombami i została wtedy już zatopiona całkowicie. Pozostałe okręty zostały naprawione i wcielone do służby. Przy czym na Arizonie zginęło najwięcej amerykańskich żołnierzy, bo aż prawie 1200 osób. I podejrzewam, że to jest ten okręt, który tutaj widzimy. O, tak w spektakularnej eksplozji został uszkodzony. Podejrzewam, że to jest właśnie Arizona. I tutaj właśnie to była te dwie sceny, gdzie moglibyśmy to żywcem przekleić porównanie z filmu i z jednej strony mieć film, a z drugiej strony mieć grę i popatrzeć sobie, jak to było, jak to wyglądało pomiędzy tymi scenami. Dosyć podobnie na pewno było to zrobione, no ale wiadomo, że gdyby to było robione teraz, gdzieś tam powiedzmy w Battlefieldzie jakimś tam, czy innego typu grze nowej, to na pewno by to było wizualnie bardziej wierne całej sytuacji. A tutaj niestety no, ograniczenia sprzętowe na 2004 rok pozwoliły na wyciągnięcie czegoś takiego. No i teraz przechodzimy do etapu, w którym biegamy po uszkodzonym okręcie i zbieramy rannych, pomagamy się im wydostać i sami próbujemy nie doprowadzić do całkowitego zatopienia tego okrętu. Właśnie tutaj jest ta sytuacja, kiedy biegamy tam po pokładzie. I to wydaje mi się jest najnudniej zrobione i takie najmniej pokazujące całą sytuację. No fakt faktem,
Jest to na pewno element, który miał wtedy miejsce, ale o, zobaczcie, jak wyglądają eksplozje. Kamera trzęsie się jakoś bez ładu i składu, a my tutaj biegamy i przykręcamy kurki. Także ten element można by sobie nawet pominąć nieco. Jesteśmy mniej więcej w połowie tej pierwszej misji. Nie będę grał w tą grę już dłużej tutaj na kanale, bo powiem szczerze, że no, graficznie to mnie trochę ona odrzuca. Ja wiem, że kiedyś to było na pewno inaczej odbierane, no bo wiadomo, że szczytowe osiągnięcia nie były na tym poziomie co teraz. Ale niestety, no po tych latach, które minęły od premiery, już jednak troszeczkę ta gra straciła na swoim uroku. Może gdyby jeszcze wcześniej obejrzeć sobie właśnie ten film Pearl Harbor i porównać niektóre sceny, to byłaby ta frajda nieco większa, bo mielibyśmy wtedy możliwość zobaczenia, odwzorowania scen z filmu w grze. No przy czym wiadomo, że na pewno wygląda to nieco gorzej. A, przepraszam, podałem wam, że Arizona została tylko zatopiona, jeszcze Oklahoma. Oklahoma została podniesiona z dna, ale została następnie sprzedana na złom, nie była remontowana, także dwa pancerniki Amerykanie stracili. No przy nakładach, jakie stracili Japończycy, czyli te 30 samolotów, to jest absolutnie żadna strata. 5 pancerników zatopionych, 3 pancerniki uszkodzone, 3 krążowniki uszkodzone, 1 niszczyciel. Ilu żołnierzy? 2000, prawie 400 osób. Rannych 1200. Także no, straty były potężne, ale sama geneza ataku na Pearl Harbor jest dosyć zawiła, bo teoretycznie Amerykanie byli w stanie ostrzec bazę, która mogłaby się przygotować do obrony przed tym atakiem. Ale to są jest trochę takie teorie spiskowe, ja tu nie będę się aż to za bardzo zagłębiał. Ale Amerykanie potrzebowali impulsu, jakiegoś konkretnego bodźca, żeby do tej wojny pełnoprawnie wejść. Także powiem szczerze, że nie wiem, jak się na to zapatrujecie, bardzo jestem ciekawy waszych opinii w komentarzach. Chętnie byśmy sobie na ten temat podyskutowali, ale nie będziemy tutaj się rozwodzić do tego filmu, bo ja też nie jestem przygotowany na takie dyskusje. Wiadomo natomiast, że czytając książkę o japońskiej marynarce wojennej z tego okresu, jest tam dosyć ważna uwaga, że Japonia przeprowadziła atak na bazę amerykańską przy wykorzystaniu lotniskowców i samolotów. 6 lotniskowców: Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu, Zaikaku i Shokaku, także kilka znanych nam z WoWsa jednostek. I wykorzystała do tego 380 samolotów. Zwróćcie tylko uwagę na to, że doktryna japońskiej marynarki wojennej nie opierała się wcale na tego typu działaniach, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że budowane było Yamato i Musashi, także Japończycy, mimo że ten pierwszy atak został przeprowadzony siłami lotniskowców i stacjonujących na nich samolotów, Japonia nie doceniła całego zamieszania i nadal brnęła w ten konflikt, który miał się rozstrzygnąć przez jakąś tam wielką bitwę pancerną w stylu właśnie potężnych pancerników Yamato i Musashi. I jak doskonale wszyscy wiemy, jak te okręty oba skończyły. Musashi został zatopiony przez samoloty, Yamato został wysłany praktycznie tylko po to, żeby został zatopiony i również został posłany na dno przez samoloty stacjonujące na amerykańskich lotniskowcach. Także zrobić pierwszy krok w stronę dobrego wykorzystania swoich sił, a potem porzucić całkowicie tą ideę i przejść do konwencjonalnej walki morskiej, gdzie to już raczej w 1944 czy 5 roku nie dałoby takich efektów, bo jednak strata kilku czy kilkudziesięciu nawet samolotów w porównaniu z okrętem typu Yamato, który cały przemysł państwowy nadwyrężał bardzo mocno, bo to była potężna budowa, potężne przedsięwzięcie, no to jest jednak nieporównywalna zmiana, nieporównywalna strata. Więc tu już powolutku będziemy kończyć ten etap biegania po okręcie. Jak widzicie, nie działo się to nic specjalnie ciekawego. Sterowanie też dosyć toporne, to machanie tą siekierą, żeby się wydostać tutaj z takich dziwnych miejsc, też wygląda raczej przeciętnie. No i tu powoli przechodzimy do ostatniego etapu już tej misji, gdzie będziemy sobie z artylerii przeciwlotniczej pokładowej okrętu walić do lądujących samolotów.
Wszystko jest oczywiście oskryptowane, mniej więcej nie ma w zasadzie innej opcji niż się stąd wydostać. Tutaj widzicie, że tam przysypały pudła jednego z marynarzy i trzeba po prostu do niego pobiec, te pudła zniszczyć i go wyciągnąć. Także no, akcja nie dzieje się wartko, powiem szczerze. Jakoś tutaj nie ma wrażenia takiego, że o, wylewitował, bo go podnieśliśmy. I teraz niesiemy go do sanitariusza. To jest jeszcze całkiem realny element tej rozgrywki. Tyle, że ostatnio oglądałem właśnie na YouTubie, jak wyglądają animacje leczenia w różnych grach. No to tutaj wygląda to dosyć słabo, no ale wiemy, że to jest rok 2004, także nie ma tutaj się do czego aż tak bardzo przyczepiać. Szukamy jeszcze jakichś ocalałych. Tu mamy lekko wygięte drzwi, więc warto zajrzeć. Siekiera oczywiście robi robotę. Bierzemy oficera, niesiemy go do sanitariusza i zaraz będziemy wychodzić na pokład. I tłuc kolejne samoloty z różnych rodzajów uzbrojenia. W sumie to z dwóch rodzajów. I to będzie powolutku zbliżało się do końca. Także ja tutaj jeszcze korzystając z tego, że się na razie nic specjalnego na ekranie nie dzieje, pozwolę sobie, szanowni państwo, zapytać was, czy chcecie, żeby materiały z innych gier się pojawiały w takiej formie i czy będziecie tym zainteresowani, no bo ja tego nie robię dla siebie. Ja mogę sobie pograć po prostu nie nagrywając i nie gadając przez 20 minut do komputera. Także chodzi mi po głowie jeszcze pokazanie inwazji w Normandii, ale to już nie, może nie będę cofał się do pierwszego Medal of Honor, tylko bardziej do Fallout Duty Wiki. Battlefield 5, Enlisted, właśnie gry nawiązujące tematyką do II wojny światowej miałyby się tu pojawiać czasami na kanale. Oczywiście Wowsik to będzie nadal główne źródło tutaj wszelkich naszych kontaktów. I zobaczcie, teraz zaczynamy próć do samolotów. Zobaczcie, w jakich ilościach one będą spadać. Także zapraszam was do komentowania, czy chcielibyście takie filmy tutaj oglądać. Ja będę bardzo wdzięczny za wasze opinie, no bo jednak dla was to wszystko tutaj robię. I będziemy sobie tutaj powoli już zbliżać się do końca. Jeszcze zerknę, ile tu zostało. 5 minutek nam zostało, szanowni państwo, strzelania do samolotów. Jeden z pancerników próbuje ruszyć z miejsca. Widzicie, że ta pelotka coś tam strzela z tego okrętu, ale nie wygląda to jakoś spektakularnie, biorąc pod uwagę to, ile tych stanowisk tutaj się znajdowało. Obrona przeciwlotnicza wygląda bardzo fajnie w War Thunder, ale to chyba jest jeden z nielicznych takich zalet tej produkcji, jeżeli chodzi o walkę morską. Teraz tam tutaj... Powiem szczerze, patrząc na te okręty, nie jestem w stanie ocenić, który to jest. Gdybym spojrzał na przepływający model z World of Warships, to pewnie bym zgadł, który to okręt, tam wiedziałbym nawet, może już nie musiałbym zgadywać. Ale na podstawie tego, co tutaj Medal of Honor nam prezentuje, to ja nie bardzo jestem w stanie ocenić, co to za okręty. Może wy będziecie bardziej w stanie rozpoznać te jednostki, także byłbym wdzięczny, gdybyście napisali, które okręty się tutaj pojawiają. Tutaj czekamy tylko, aż operator umrze. Właśnie, to jakaś eksplozja. Przeleciał samolot, odrzucił celowniczego. I teraz pakujemy się na uzbrojenie większego kalibru. No, tu mamy informację w lewym górnym rogu, że to jest West Virginia. Całkiem rozsądnie jeszcze wygląda to, że te pociski eksplodują po osiągnięciu już tam poziomu, czy nie wiem, na jakiej zasadzie działają te pociski. Nie zagłębiałem się nigdy aż tak w historię uzbrojenia II wojny światowej. Ale po prostu w pobliżu samolotu eksplodują i te eksplozje mają ten samolot po prostu zniszczyć. Także to wygląda jeszcze całkiem przyzwoicie. Ale już nawet nie liczyłem, ile tych samolotów zestrzeliłem w czasie tego 20-minutowego, przy czym jeszcze mieliśmy wstępy gameplayu, także myślę, że Japonia, walcząc z takimi ludźmi, jak tutaj my jesteśmy prezentowani, to by jednak tych samolotów straciła więcej. West Virginia była najpierw pokazana, tutaj w lewym górnym logu, nie wiem, okręt, który odpływał przed nami, tutaj mieliśmy bronić. Czy to jest ten, na którym my siedzimy i z którego strzelamy? Rzecz tutaj zwracam się do was z prośbą o identyfikację tych okrętów. Możemy sobie również podyskutować w komentarzach na temat tego, co się działo
przed atakiem i jak wyglądała historia tego całego zajścia. Data wydania w Polsce 19 listopada 2004. Także troszeczkę ten materiał też niszczy odbiór tego, co kiedyś się ogrywało. Bo jednak wracając do starych gier, troszeczkę się odzieramy z tych wspomnień, bo kiedyś nasze wymagania co do wyglądu tych gier były nieco mniejsze, a obecnie widząc takie Battlefieldy czy inne właśnie Call of Duty nowe, no to wracając do takiej produkcji, no czujemy lekki niedosyt. Ja przynajmniej powiem szczerze, jak pierwszy raz włączyłem tą misję, to byłem rozczarowany tym, jak to wyglądało. Przy czym Medal of Honor zaczyna się dosyć brutalnie, ta część, bo od razu wrzuca nas do jakiejś inwazji na ufortyfikowane siły japońskie, także tam dosyć solidnie dostaję łódzkę. I tu wprowadzony został taki atak na bagnety japońskich jednostek. To była dosyć ciekawa zmiana, jeżeli chodzi o gameplay. Pierwszy Medal of Honor tego nie było. No ale i tak porównując tą grę, a pierwszy Medal of Honor, to jednak różnica jest kolosalna w grafice. I widzimy, że powoli samoloty japońskie już się wycofują, także zbliżamy się do końca i to będzie tyle w tym materiale. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.